Wysoka Rado, otwieram 20. sesję Rady Miejskiej w bieżącej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych. Stwierdzam, że obrady naszej sesji są prawomocne. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych. Witam pana burmistrza, witam pana zastępcę, witam panią skarbnik. Wysoka Rado, wszyscy radni otrzymali porządek dzisiejszej sesji. Pozwólcie, że go przedstawię. W punkcie pierwszym jest otwarcie obrad, w punkcie drugim jest stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim jest przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 29 kwietnia bieżącego roku, w punkcie piątym podjęcie uchwał Rady Miejskiej, w punkcie szóstym sprawy różne i w punkcie siódmym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad panie i panowie radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. Informuję tylko Wysoką Radę, że w związku z awarią systemu informatycznego będziemy głosować w sposób ręczny przez odczytanie w kolejności wszystkich radnych. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak jest za, przeciw, wstrzymał się. Rafał Dudzic. Pani Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel za, Stanisław Kusek, za. Roman Łańcucki, za. Marek Małecki, za. Wojciech Mamczur, za. Zdzisław Mamczura, za. Piotr Piuro, za. Jan Radłowski, za. Strycharz Małgorzata, za. Adam Szałański, za. Paweł Włoch, za. Marta Zabrońska, za. Stwierdzam, że porządek dzisiejszego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu czwartego. W punkcie czwartym jest przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 29 kwietnia. W biurze rady wyłożony był protokół do wglądu z poprzedniej sesji. Nikt z państwa radnych nie wniósł uwag ani zastrzeżeń. Czy w chwili obecnej są jakieś uwagi lub zastrzeżenia do tego protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Jak poprzedni, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Piuro. Za. Jan Radłowski. Małgorzata Strycharz, za. Adam Szałański, za. Paweł Włoch, za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji również został przyjęty przez państwa radnych. Przystępujemy do punktu piątego. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej na dzisiejszą sesję jest 10 projektów uchwał, więc przystępujemy do pierwszego. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej. Tu poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych, o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Komisja w dniu 26 maja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i po sporej dyskusji i wyjaśnieniach przez pana burmistrza komisja podjęła, znaczy opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję panu Markowi. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Krzysztofa Szpyta. Szanowni państwo, wyjaśnienie, ponieważ nieczęsto spotykaliśmy się z pojęciem czy z tą instytucją, która się nazywa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej. Ja przypomnę tak troszeczkę historycznie, żeby wiadomo było, o co chodzi. Na początku, parę lat temu, powstawały lokalne grupy działania, aby w
wspomóc organizacje pozarządowe w realizacji różnych projektów. One pełniły funkcje parasolowe, czyli dostawały grant na realizację programów, które same ogłaszają i skierowane właśnie są do organizacji pozarządowych. Na początku miasto Lubaczów nie mogło uczestniczyć w takiej lokalnej grupie działania, gdyż miasta powyżej 10 tysięcy, w ogóle miasta chyba, były wyłączone z możliwości uczestniczenia w lokalnej grupie działania, natomiast w późniejszym okresie do 20 tysięcy, miasta do 20 tysięcy mogły wejść w skład takiej lokalnej grupy działania. Myśmy przystąpili wtedy do lokalnej grupy działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej z intencją, aby nasze organizacje pozarządowe mogły pozyskiwać pieniądze i żeby tą chociaż tam nie ma ograniczonego obszaru działania, ale stwierdziliśmy, że będziemy uczestniczyć w tej organizacji, wspierając jej działanie, bo to są składki, głównie o to chodzi, składki na działalność, aby też jakby pokazać, że zależy nam na tym, aby organizacje z naszego terenu mogły uzyskiwać dofinansowanie. Zwykle to są projekty w obszarze, do tej pory były w obszarze turystyki, w obszarze takim, no w zasadzie to jest główny temat tych projektów, przy czym warunkiem uczestnictwa takiej organizacji z danego terenu jest to, aby mieć wkład własny na poziomie 80-20% oraz mieć siedzibę w miejscu działania, lokalnej grupy działania. Do tej pory żadna nasza organizacja nie była w stanie tych środków pozyskać. W żaden inny sposób nie mogliśmy namówić czy tak zmodyfikować działania programów, które były realizowane przez lokalną grupę działania, aby doprowadzić do tego, żeby te organizacje pozarządowe na naszym terenie mogły z tych środków skorzystać. Wyłączone tam są możliwość, wyłączona jest wspierania organizacji środkami publicznymi czy miejskimi, więc powstała taka sytuacja, że stwierdziliśmy, że skoro i tak nie możemy korzystać z tych funduszy jako miasto, jako organizacja w mieście, to nie jest zasadne, aby dalej uczestniczyć w tym projekcie. Jest propozycja, aby no, wystąpić z tego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos co do tego projektu uchwały, do tego, co burmistrz złożył wyjaśnienia? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Panie i panowie radni, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Wstrzymuje się. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Strycharz Małgorzata. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Drugi projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa. Tutaj proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu 25 maja 2020 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza i pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań, z panów radnych jest za, przeciw lub wstrzymał się? Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za.
Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Trzeci projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Bardzo proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również tym projektem zajmowała się komisja dnia 25 maja 2020 roku. Zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik i pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych w temacie tego projektu uchwały zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, kto jest za, przeciw lub wstrzymał się? Krzysztof Czerniak? Za. Rafał Dudzic? Za. Marta Fircowicz-Mazurek? Za. Marek Hadel? Za. Stanisław Kusek? Za. Roman Łańcucki? Za. Marek Małecki? Za. Wojciech Mamczur? Za. Zdzisław Mamczura? Za. Piotr Pióro? Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2020 rok. Bardzo proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu 25 maja 2020 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Wysoką Radę. Następny projekt w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2020. Również proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego komisji, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 25 maja 2020 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik i pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych w przedmiocie tej uchwały chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Krzysztof Czerniak? Za. Rafał Dudzic? Za. Marta Fircowicz-Mazurek? Za. Marek Hadel? Za. Stanisław Kusek? Za. Roman Łańcucki? Za. Marek Małecki? Za. Zdzisław Mamczur? Za. Wojciech Mamczur, przepraszam bardzo. Zdzisław Mamczura? Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Następny projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady
komisja również zajmowała się tym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik i pana burmistrza i zaopiniowała podejście projektu uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Może dwa słowa komentarza do tego projektu uchwały by pani skarbnik Grażyna Pikor powiedziała. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. W powyższym projekcie należało zastąpić kwotę 8 961 986 zł 42 grosze kwotą 8 961 tysięcy, czyli zaokrąglić do pełnych tysięcy złotych. W poprzednim projekcie zmniejszyliśmy tą końcówkę, która będzie finansowana wolnymi środkami oraz doprecyzowano upoważnienia dla pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś z państwa pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel za, Stanisław Kusek za, Roman Łańcucki za, Marek Małecki za, Wojciech Mamczur za, Zdzisław Mamczura za, Piotr Pióro za, Jan Radłowski za, Małgorzata Strycharz za, Adam Szałański za, Paweł Włoch za, Marta Zaborniak, Zabrońska, przepraszam. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej proszę o opinię pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego komisji. Komisja również zajmowała się powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Może tutaj też słowo komentarza pani skarbnik, bo tu się paragrafy zastępuje. Szanowni Państwo, w powyższym projekcie paragraf 951 zastępuje się paragrafem 931. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel za, Stanisław Kusek za, Roman Łańcucki za, Marek Małecki za, Wojciech Mamczur za, Zdzisław Mamczura za, Piotr Pióro za, Jan Radłowski za, Małgorzata Strycharz za, Adam Szałański za, Paweł Włoch za, Marta Zabrońska za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej. Tutaj również proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Tutaj również komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Tu chodzi o budowę odcinka kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej Lubaczów-Waszyn. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Bardzo proszę pana przewodniczącego Jana Radłowskiego o opinię. Pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziesiąty, ostatni projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczu. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Tym projektem uchwały komisja zajmowała się również, przeanalizowała powyższy projekt uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik i pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych pytania? Pytanie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wyczerpaliśmy piąty punkt dzisiejszego posiedzenia. Podjęcie uchwał. Przystępujemy do punktu szóstego. Sprawy różne. W sprawach różnych wpłynęło pismo Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu uchwały nr 235 z 29 kwietnia postanawia wszcząć postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały. Drugim pismem informuje, że 2 czerwca odbędzie się kolegium izby i w związku z czasowym ograniczeniem związanym z SARS-CoV-2 zawiesza się prawo uczestnictwa osobistego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i w ramach tego posiedzenia można się kontaktować mailowo, ePUAP-em lub za pośrednictwem korespondencji papierowej. Wpłynęło pismo od pani, którą rozpatrywaliśmy, petycję pani na poprzedniej sesji, która wnosi następne jakby uwagi co do naszego rozpatrzenia sprawy i dalsze wątki dotyczące cmentarza, to przekażę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do ponownego rozpatrzenia sprawy. Również wpłynęło pismo pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie w związku z coroczną oceną zasobów pomocy społecznej na tle sytuacji społeczno-demograficznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o przyjęcie tego dokumentu na dzisiejszej sesji. Jest to dosyć obszerny, gruby dokument, który państwu zostanie w formie elektronicznej, jest dostarczony, więc myślę, że wszyscy się zapoznali z tym dokumentem i myślę, że Wysoka Rada przyjmuje ten dokument, chyba że są jakieś pytania i uwagi do niego. Jeśli nie ma, to Wysoka Rada przyjęła ten dokument. W sprawach różnych pisma, które wpłynęły, to tyle. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Pan Wojciech Mamczur, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rady, Panie Burmistrzu. Ja tylko krótkie pytanie, gdzieś dostałem telefon z zapytaniem w sprawie tego nowo budowanego osiedla, tu zaraz za torami. Tam chodzi o dojazd do tej środkowej drogi. I prosili mnie, żebym to sprawę zapytał Pana Burmistrza i Pan Burmistrz na ten temat. Dziękuję bardzo. Pani Marta Zabrońska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, ja mam trzy kwestie do poruszenia tak naprawdę. Mogę hurtem? Tak, tak. Pierwsza dotyczy interpelacji, której tematem z ubiegłego roku, dokładnie z sesji wrześniowej, której tematem było uporządkowanie, przycięcie drzew na cmentarzu przy ulicy Cichej, gdzie w listopadzie ubiegłego roku otrzymałam odpowiedź od Pana Burmistrza, że prace, wymienione prace, konieczne prace na tym cmentarzu zostaną wykonane w możliwie najkrótszym czasie z uwagi na teren, który objęty jest przez konserwatora zabytków i chciałam zapytać, bo do tej pory nic nie zostało tam wykonane, jak ta sprawa się ma po prostu. Druga kwestia dotyczy ostatnich zdarzeń mających miejsce na polach położonych pomiędzy ulicą Techniczną a ulicą, no można powiedzieć, a ulicą Ofiar Katynia, która najprawdopodobniej właśnie ma być połączona i w związku z tym 18 maja odbyło się takie spotkanie z panem geodetą, który wytycza pas drogowy. Zebrało się tam sporo osób i padło szereg pytań dotyczących właśnie tego, po co, na co, a jeśli już, to kiedy. Użytkownicy, właściciele tych pól są bardzo zainteresowani tym, jak będzie to przebiegało i właśnie w jakim terminie, jeśli już uda się po prostu te prace wykonać, czyli ten pas drogowy będzie gotowy już do użytku. I trzecia sprawa, tutaj też interweniowałam 14 maja u Panu Burmistrzu odnośnie drogi dojazdowej do pól od strony ulicy Technicznej. Tutaj też rolnicy, mieszkańcy ulicy Kościuszki, przyległych tego terenu bliżej właśnie ulicy Technicznej, mieli tam bezpośredni dojazd do swoich pól. I w tym momencie została ta droga zagrodzona przez właścicieli, którzy zakupili te tereny dużo wcześniej. Do tej pory nie było, można powiedzieć, z tym większego problemu. Dotychczas była ta droga cały czas użytkowana, przejezdna. Natomiast w tej chwili jest to już po prostu zagrodzone. Nie ma tej możliwości dojazdu z tamtej strony. Również tutaj prace rolne z kółka rolniczego zlecone przez właścicieli właśnie tych pól będą utrudnione, jak się okazało, i stąd moje pytanie, co w związku z tym, dlaczego nie prowadzono żadnych rozmów z właścicielami, żeby jednak umożliwić dalej funkcjonowanie tej zwyczajowej drogi. Może jakieś plany, o których tutaj rozmawialiśmy też z panami burmistrzami, mogłyby zostać przedstawione i wyjaśnione. Ja bym... Dziękuję Pani Marcie Zabrońskiej. Bardzo proszę Pana Burmistrza o odpowiedź. W kolejności zadawanych pytań. Osiedle za torami. Droga Malczewskiego, Dębickiego. Przypomnę, że tam jest ustalony miejscowy plan zagospodarowania w tym obszarze. Po to, żeby ten plan można było realizować, została wykonana ulica ostatnio nazwana, czyli
ulica Malczewskiego. To jest ta uliczka od jakby na wprost ulicy Westerplatte, wchodząca w osiedle, przy którym teraz są wybudowane trzy bloczki, takie małe. Dalsze rozprowadzenie dróg po tym osiedlu jest związane z inwestycją. I to też dostaję takie zapytania, co dalej. Na razie mamy inne obszary, na których budujemy drogi, czy remontujemy drogi. Tamte na razie nie są brane pod uwagę. A faktycznie rozwija się tam budowa, budownictwo jednorodzinne, zresztą na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. I myślę, że głównie to ci, którzy budują, albo ten, który buduje, jest zainteresowany jakby urządzeniem drogi. Są tam problemy własnościowe w przypadku jednej działki, która przy realizacji czy ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania nie została, czy pani nie wyraziła zgody na podział działki i w pasach drogowych, które są w miejscowym planie zagospodarowania, jest tam biała plama. Jedyna możliwość obejścia tego stanu prawnego jest sporządzenie tak zwanego ZRID-u i urządzenie drogi. Na chwilę obecną nie mamy takich planów, na ten rok nie mamy planów wykonywania drogi w tym obszarze. Ostatnia inwestycja, która dotyczyła tego miejsca, było wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze Malczewskiego i części drogi Trębickiego. Oczywiście też jest tam w miejscowym planie zagospodarowania takie zapisy, są zapisy, że do momentu wybudowania drogi nie można w niektórych miejscach się budować, bo fizycznego dojazdu później nie będzie. I w momencie powstania budynków mieszkalnych, ci mieszkańcy, którzy tam zasiedlą te budynki, czy którym zostanie sprzedany taki budynek, będą do nas mieli pretensje, czy będą chcieli, żeby jak najszybciej ten dojazd zrobić. Na razie odpowiadam i jest to takie nasze stanowisko, że owszem, jakaś część tego osiedla jest już uczyniona, jeśli chodzi o komunikację, natomiast ta dalsza część, no, musi poczekać na nasze możliwości finansowe, bo mamy, z tego co Państwo się orientujecie, dużo obszarów, dużo inwestycji rozpoczętych i trzeba najpierw to skończyć, żeby się zabrać za następne. Cmentarz na ulicy Cichej sprawdzę. Nie wiem, na jakim jest etapie ta sprawa. Połączenie ulicy Technicznej i ulicy Ofiar Katynia jest to ciąg projektowanej drogi, którą składaliśmy już pewnie 3 lata temu w programie unijnym do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Jest to program, który pozwala budować drogi w momencie, kiedy taka inwestycja łączy teren inwestycyjny z, załóżmy, tak jak u nas, stacją przeładunkową. I to jest... Skorzystaliśmy z takiej możliwości, wciąż ta lista rezerwowa istnieje w obiegu i być może pod koniec, liczymy na to, że pod koniec okresu budżetowania może czasami wejść do realizacji, jest tam dobry procent dofinansowania. Natomiast cały czas kontynuujemy prace projektowe, czyli chcemy doprowadzić do pojawienia się pozwolenia na budowę, bo tylko wtedy, jeśli będziemy mieli taki dokument, jesteśmy w stanie od razu wejść z realizacją inwestycji i widzimy z perspektywy lat, że jeśli ma się takie gotowe dokumenty, czasami można skorzystać ze środków, które się pojawiają albo które zostaną dołożone, jak w tym przypadku, do tego programu. No to liczymy, wciąż jeszcze poprzedni okres budżetowy nie jest zamknięty, więc jesteśmy dobrej myśli, ale też musimy nadążyć z dokumentacją, a jedną z części tych prac projektowych jest podział geodezyjny. Oprócz tego, że jest dokumentacja techniczna, trzeba doprowadzić do porządku, jeśli chodzi o własności. My też musimy budować na naszym terenie, więc tam pojawił się geodeta. Oczywiście jak pojawiły się słupki, to pojawiły się dyskusje.
ale myślę, że mieszkańcy raczej nie mają negatywnej opinii, po prostu z tego co rozumiem czekają na to kiedy tak naprawdę, ponieważ jest to fajny teren, jeśli będzie droga, to otworzy się na otworzy nowe możliwości również dla tego terenu, gdzie, jak Państwo zauważyli, coraz mniej osób tam uprawia rolę, coraz więcej jest problemów z nieużytkami, z pożarami, bo tam sukcesywnie co roku trzeba gasić pożary, trawy głównie. I tutaj jeszcze jedno właśnie odnośnie tych własności, tam się okazuje, że one nie są uregulowane przez samych właścicieli. Jedna z osób, które były w tym dniu, mówi, że ma 2,40 danego obszaru. Tak, tak, tylko że... I tutaj może stanowić to ogromny problem, bo nie wiadomo, co z tamtymi osobami, gdzie one w ogóle są, bo nikt nawet nie odebrał od geodety powiadomienia, za wyjątkiem tej jednej osoby. Nie wiem, jak to, jeśli chodzi o podziały, ale... W jakim trybem to idzie, bo jeśli chodzi o lokalizację drogi, to my po prostu przy lokalizacji drogi robimy wywłaszczenia, a potem, jeśli ktoś się nie zgadza, ma ścieżkę do kwestionowania akurat wyceny, które akurat nie my robimy, tylko starosta, czyli samorząd wyższego szczebla. Także... Generalnie tutaj pozytywny był, jeżeli chodzi o tak. Jeśli chodzi o drogę, tą zwyczajową drogę dojazdową od ulicy Technicznej w kierunku Pól, w kierunku cmentarza tego, tak, z pierwszej wojny i dalej, bo tam była zwyczajowo droga, to ten teren został w jeszcze poprzedniej kadencji sprzedany przez miasto. I dopóki właściciele tych działek nie mieli planów co do ich zagospodarowania, dopóty została utrzymana ta droga polna. Teraz mogliśmy jakby zachować tą drogę, kupując pas, ale nie ten tylko ten pas drogi polnej, tylko cały pas drogowy, który w tym miejscu studium określa tam jako obwodnicę. Lubaczowa to jest parunastometrowy pas drogowy i musielibyśmy wydać naprawdę duże pieniądze. Już patrząc teraz po cenach, które płacimy za wykup gruntu, no na ten czas nie jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym kosztem, bo mamy inne wydatki. Jak tutaj było wspomniane, kółko rolnicze, to jest pewne przyzwyczajenie, ponieważ kółko rolnicze jest na przedłużeniu drogi do Młodowa, wyjazd i wjazd na pole. No, mamy alternatywny wjazd przy ulicy, przy zespole szkół. Jest to betonówka. Też, proszę? Samochody ustawione. No ale to jest, no, będziemy się z tym mierzyć, bo jeśli będzie wznowiona praca szkół, będą przyjeżdżać uczniowie, no teraz nie ma problemu, tam teraz się nic nie dzieje. Jest przejazd, będziemy po prostu stawiać znaki i tą drogę trzymać przejazd, no bo mniej więcej dojazd na pola, czy od strony technicznej, czy od strony zespołu szkół jest podobny. Tam nie jest tak, że to będzie jakiś duży naddatek drogi, więc można spokojnie z tego korzystać. A z tamtej strony było, no zwyczajowo zawsze się jeździło i ciężko czasami przyzwyczajenia jakby obejść. A tutaj myślę, że na razie jest to rozwiązanie. Ewentualnie możemy zobaczyć na tą drogę poprzeczną, polną, ewentualnie jakoś tam trochę podrównać. Natomiast tak jak rozmawialiśmy w tej sprawie z panią radną wcześniej i w urzędzie, przymierzamy się, aby na ten cały obszar za zespołem szkół w kierunku osiedla Słowackiego i w kierunku terenu inwestycyjnego, żeby przystąpić do opracowania miejskiego planu zagospodarowania, miejscowego planu zagospodarowania, co będzie się wiązało ze scaleniami, bo tam są małe i wąskie paski pól, trochę jest własności naszej, trochę jest budownictwa wysokiego, więc na pewno będzie to
wymagało pewnie paru lat pracy, ale jest to też, będzie dawało sygnał, że w tym miejscu idziemy w kierunku właśnie takiego zagospodarowania miasta, że jakby schodzimy z tego charakteru rolniczego. A w studium te tereny właśnie są przeznaczone właśnie na budownictwo mieszkaniowe i niskie, a od strony Słowackiego jest tam część budownictwa wysokiego. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa radnych w sprawach różnych jeszcze chce wziąć udział? Jeśli nie widzę, nie ma chętnych, dziękuję państwu za przybycie, za dzisiejsze obrady sesji i na tym zamykam 20. sesję Rady Miejskiej w obecnej kadencji.